A teraz poranny WF. Kuba Wojewódzki i Michał Figurski. Wojewódzki, Figurski. W dobrej formie od rana. No i jak pachnie? Dom. Pachnie domem. Gdzieś ty był przez 3 tygodnie, miesiąc cały. Proszę państwa, Polacy, Kamilu, słuchaczu Polskiego Radia SK Rock, byłem w raju. Byłem w raju dla każdego przeciętnego Polaka, dla typowego przeciętnego Polaka, bo jeśli ktoś mnie oszukał na rachunku, albo źle podwiózł taksówką, albo źle policzył na zależak na plaży, albo nie dał właściwego jedzenia, albo w sklepie mnie szturchnął, albo zatrzasnął drzwi przed drzwiami, albo sypnął piachem w oczy, albo klapki mi zginęły na plaży, woda była za zimna, wiatr był za mocny. Wiesz, co mogłem bezkarnie powiedzieć? Szalom. Nie, Żydy. I nikt się na to nie obrażał. Wszystkiemu winne są Żydy. Izrael, kraj, raj dla Polaków, bezkarnie można mówić Żydy. Przywiozłeś stamtąd bardzo drogą, piękną opaleniznę ciemną. Dziękuję. Naprawdę widać jeszcze? Oj, strasznie. Wiesz, jak wróciłem, to siedziałem cały czas po ciemku, żeby nie zeszła. Dlatego mało wiem. Jedyne słowo. Wylądowałem rano. Rzeczywiście długo mnie nie było. Wylądowałem rano i zanim do swojej ciemnicy zdążyłem, jedno słowo mnie dopadło. Tak? Smoleńsk. Naprawdę powraca? Ale to nawet tam w Tel Awiwie było słowo? Nie, w Tel Awiwie kraj zwany Izraelem jest chyba krajem nie... gościnnym dla Polaków, albo Polacy się tam źle czują, bo nas tam nie ma. Więc ja chodziłem uśmiechnięty, radosny, tylko mogłem co jakiś czas przemłeć słowo Żydy. Czyli to dobrze, że Radio Dobroć w poniedziałek się przywitało. Dobrze. A co tutaj się działo, Kamilu? Tu nie działo się zupełnie nic. Pozdrawiamy Michała. Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Górski. W dobrej formie od rana. Check it out. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10 w SC Rock. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Górski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. Skoro to jest Radio Dobroć i skoro możemy mówić o dobrych wiadomościach, to chciałbym jednocześnie ci podziękować. Za? Za to, że nie zacząłeś audycji wyjątkowo od wiersza. To jest dobra wiadomość, bo przez ostatnie 3 tygodnie ciągle zaczynałem od wiersza. Naprawdę? Tak. A kto te wiersze cytował? Byłem ich uczestnikiem, musiałem powtarzać pewne zdania rytmy. Można powiedzieć wielki nieobecny z akcentem na wielki. Zauważyłeś, jak dużo miejsca mamy tutaj dzisiaj? Tak, jakby mniej poezji, więcej przestrzeni. Echo! Chciałem powiedzieć, że na świecie popularną formułą są teraz takie banki, które zapewniają ci czas, że jak się zgłosisz do tego banku, to oni ci znajdą więcej czasu wolnego niż masz. Ale nie wiem, czy słyszałeś. Ktoś cię wyręczy w robocie po nie. prostu. Nie, i teraz okazuje się, że rzeczywiście można zarządzać swoim czasem. Otóż wyobraź sobie, że ja ci mogę załatwić w trymiga pół godziny dłużej snu, relaksu, odpoczynku. W jaki sposób? Dzień dobry TVN będzie dłuższy o pół godziny. Bartosz Węglarczyk będzie dłuższy o pół godziny. A czy to już od tego tygodnia? Tak. Czyli już teraz. Możemy iść spać. Możemy włączyć. Mamy Dzień Dobry TVN? Byłeś 3 tygodnie poza krajem, więc pewnie nie wiesz, co się tu nad Wisłą dzieje. Stęskniłem złego. Się za wyglądem Roberta Cantwrighta. Myślisz, że go mamy tu? Musimy. Nie ma innego wyjścia. Poczekaj. Jedynka, HD. HD nie. O, proszę. Ale serial Julia. A, to jest ten serial, co go oglądają aktorzy. I czego się dowiadują? Że w nim grają. Wojewódzki, Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Be there. W SC Rock. Wojewódzki, Figurski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Check it out. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10 w SC Rock. W kinach pojawił się taki film, który ci polecam, nazywa się Musimy porozmawiać o Kevinie.
I to nie jest ten Kevin, co był sam w domu na święta. I to nie raz. Tak, a mamy taką stację telewizyjną, w której jest właściwie, z której on nie wychodzi. A ja to nawet podziękowałem chyba 6 grudnia, bo naprawdę mi się stęskniło za nim. I nie będę teraz się, bo już nie muszę, przemalowywał na snoba, ale nigdy nie widziałem do końca. Więc nie wiem, jak Kevin kończy. Prawdę mówiąc, chyba nawet bym nie chciał na to patrzeć. Jest film pod tytułem Musimy porozmawiać o Kevinie. To jest film, który bardzo jest mi na rękę, dlatego że to jest film o tym, że niektóre dzieci są złe. Po prostu się rodzą złe. Ja mam wrażenie, nawet że znałem kiedyś dwoje takich dzieci. Chyba, które nie były złe. Znając twoje podejście do dzieci. No, zostało jedno. Ale tak? Nie o tym mowa. O czym warto jeszcze wyobraź porozmawiać? Wyobraź sobie, że to jest taki film, którego człowiek się boi, jak na który idzie i którego się boi, po którym wychodzi. Ale jest film, którego się boję, nie idąc na niego i na niego chyba nie pójdę, ale się go boję, bo strasznie się boję zobaczyć Brunera Adamczyka z wąsami. Ach, widziałem ostatnio relacje z planu. Tam no. Także Tomasz Kot w roli młodego Klosa. Jak widzę Piotrka Adamczyka z wąsami źle dobranymi jako Bruner, to myślę sobie, że to jest trochę tak, jakby Borynę w Chłopach zagrał Michał Koterski. Ale on w ogóle ostatnio dużo niemieckich ról ma, jeśli dobrze patrzę w telewizor. Albo Franza Maurera, Michał Milowicz, no cholera jasna, ale te widziałeś, jak te wąsy wyglądają? Nie wiem, skąd oni mu przeszczep zrobili. A które lepsze? Czy nowego Więckiewicza Wałęsy, czy nowego Adamczyka Brunera? Moim zdaniem wychodzą spod ręki jednego fryzjera, wąsiarza, bo po prostu dlaczego człowiek z wąsami w polskim kinie wygląda śmiesznie? A w polskim Radiu SK Rok o wąsach w Radiu Dobroć to dobre informacje. Dobrze, a co u ciebie? Jakie dobre informacje nie dopadły cię, kiedy byłeś za granicą, a z naszego kraju pochodzą? Że zdejmują sędziego, to jest pani... Sędzia Anna Maria Wesołowska, że już go gorzej. Nie będzie. Gorzej. Że TU-154 znowu spadł. Gorzej. Że to będzie najdłuższy czarny album w postaci czarnej skrzynki. Nie, że zdejmują serial Klan i Ryszarda po latach 15. Co ty mówisz naprawdę? Nie będzie Klanu. Patrz, tylko nie Żydy wiadomo jeszcze kiedy. Nie poinformowały mnie Żydy. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Check it out. Poranny WF. SSS Rock. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. You want it? Poranny WF. SSS Rock. A jak tak patrzysz swoim młodym okiem, to coś się zmieniło przez te 3 tygodnie? Tu nie, w Polsce? W TVN 20, w TVN 24 na godzinę gotują. No znowu właśnie. Gotuje. Ja chciałem a propos tego, co oglądamy w telewizorze, zapytać, czy znane jest ci pojęcie bilokacji? No więc zanim ci powiem, to widzę mojego serdecznego przyjaciela Marcina Prokopa. Bogatego gościa. Tak, który ostatnio mnie bardzo wzruszył, dlatego... że Polak potrafi i Robert Kubica podobno złamał sobie nogę dokładnie w tym samym miejscu, co wcześniej. Jeśli chodzi o nogę. Tak, jeżeli chodzi o nogę i to jest jakiś tam rekord. No i w TVN 24 był materiał poświęcony Formule 1. No i jako ekspert wystąpił Marcin Prokop. A co, on ma jakieś związki? No właśnie. Chodzi ci o prędkość? To takie plotki? Nie. I bardzo mi się podobało, bo został zaproszony jako fachowiec od Formuły 1. Dlatego ja lubię ludzi, którzy występują w telewizji na każdy temat. Bo w tej chwili wypowiada się na temat daktyla z boczkiem i chili. Suszonych. Tak. I słuchaj, i aż wziąłem pilota i zrobiłem głośniej, bo ja lubię, jak u mnie leci TVN24 i oni nie mówią. To wtedy czuję, że dominuję nad nimi. Czyli teraz tak naprawdę telewizja sięgnęła ideału. Słuchaj, i bardzo mi się podoba jego kompetentna wypowiedź, bo on pyta go ta dziewczyna o to, że Robert Kubica, że już miał wrócić, że Ferrari, że tu noga mu pękła, a Marcin mówi, też siedziałem kiedyś w bolidzie i się nie zmieściłem. I ona mówi, komentarz do złamanej nogi Roberta Kubicy. Udany. No właśnie. Mój drogi, no dobrze. Za to kocham telewizję. Ale tak czy siak, jeśli chodzi o słowa ekspert, którego tutaj nie użyłeś, a no. W takim wydźwięku między innymi ta informacja się pojawiła. Już wiem, co mi się kojarzy z słowem ekspert. Ale słowem bilokacja najpierw i słowem TVN. Dominika Wodzianka. A no nie. Bo nie wiem, czy wiesz, na pewno nie wiesz, chciałem cię namaścić wiedzą. Przed chwilą zapowiedzieli, że będziesz gościem tego programu. Nie żartuj. Byłeś na Belce razem z Czesławem Mozilem. Nigdy w życiu bym tam nie poszedł. Ale zostałeś, ja dlatego się zastanawiam, jak to będzie możliwe. Czy może oni tu przyjdą? Przudy se bilet na Concordię kupię. Dobrze, no to może przejdźmy. Skoro jesteśmy o instytucjach, które idą na dno,
patrz, luksusowy statek pasażerski. Mm-hmm. Poniekąd takim luksusowym statkiem pasażerskim bezpiecznym powinien być kościół. Średnia wieku tylko nieco wyższa, jeśli chodzi akurat o tę załogę. Dawno niewidziany. Oj, tak, ale wszyscy mocno wierzą w to, że rzeczywiście jest i gdzieś tam steruje tym okrętem. I ma wpływ na koło sterowe, chociaż podobno w tej Concordii fenomen polegał na tym, że najszybciej na brzegu był właśnie kapitan. Bo to jest właśnie bardzo brzydkie, że kapitan tym razem, jak głosi tradycja, nie spuścił się ostatni ze statku. Mam nadzieję, że mają czarną skrzynkę. To może jednak zrobimy przerwę, bo troszeczkę pomieszaliśmy wątki. Nie, ojciec. Ojce nawet. Tak. Jaki wpływ? Zastanawiałeś się kiedyś, słuchaczu Polskiego Radia SK Rock, jaki wpływ na 11-letniego chłopca ma ksiądz i dlaczego czasami ma wpływ większy niż ojciec? To temat ostatniej zażartej dyskusji na falach radiostacji z Torunia. Kamilu? Do nocnej audycji w Radiu Maryja, bo o tej oczywiście mówimy, dodzwonił się niedawno pan Daniel z Gorlitz, na co dzień pracujący w Norwegii. Może po niemiecku powiemy Daniel Gorlitz? Gorlitz i był bardzo zły, że ksiądz z jego parafii doprowadził do histerii i płaczu jego pociechę, bo chłopiec podczas spowiedzi zapomniał o jednym popełnionym grzechu, no i z tego narodziła się naprawdę bardzo zażarta dyskusja. Posłuchajmy, łączymy się z naszym ulubionym radiem z Torunia. Ja pracuję za granicą cały czas w sprawie. Moja żona z wieku dzieci jest w Polsce. I po prostu moje tylko pytanie. Jaki w ogóle u nas wpływ wywiera ksiądz w moich miejscowościach na dzieci, które naprawdę już nie wiem, jak to powiedzieć, bo brakuje mi słów. Dziecko, które zapomniało grzechu, rozmawiając ze mną na Skype'ie, po prostu rozpłakuje się, mówiąc, że zapomniałem grzechu, powiedz księdzu. To jest po prostu dla mnie nie do pomyślenia. Nie wiem, jak to dziecko pocieszyć. Może ksiądz ma dla mnie jakieś wytłumaczenie. Tak histeryczny, że po prostu nie da się go uspokoić przez następne jakieś 2 godziny. Oj, jesteśmy cały czas w Radiu Maryja. Ksiądz Cisoń. Bo to podobno ekspert i postać znana akurat w tym środowisku prowadziła audycję. Ale ksiądz Cisoń nie dał się wmanewrować i zapędzić w kościelny kozi róg. Udzielił słuchaczowi ukrytej reprymendy. Posłuchajcie, ta historia rozwija się jak film Polańskiego. To jest do pomyślenia, tylko że pan teraz telefonuje i próbuje mnie wciągnąć i naszych radiosłuchaczy w debatę na temat, jak to jest do pomyślenia, że ksiądz wywiera taki wpływ. Ale jest inne pytanie, którego pan nie wiem, czy sobie nie chce zadać, czy nie zadaje sobie na co dzień. Dlaczego pan nie wywiera takiego wpływu na dziecku, że jest go pan w stanie uspokoić? Co się stało? Gdzie się zachwiały te relacje ojcowskie? W społecznej audycji Radia Maryja nie ma miętkiej gry, jak słychać, ale to jeszcze nie koniec kopniaków, jakie ojciec Cisoń posłał w kierunku niemal anonimowego pracownika z zagranicy. Pan Daniel jeszcze się ruszał po drugiej stronie telefonu, ale ksiądz Cisoń użył ostatniego, naprawdę mocnego argumentu. Panie Danielu, ja pana rozumiem. Też bym się załamał, gdyby ksiądz miał większy wpływ na moje dziecko niż ja jako ojciec. Też byłbym człowiekiem załamanym, pełnym pretensjonalności do całego świata. Proszę się zastanowić, dlaczego. I tu cenne okazały się wspomnienia z lekcji logiki i matematyki sprzed wielu lat. Mamy zatem według ksiądza Cisonia 11 przykazanie. Zanim kopniesz leżącego, sprawdź, czy się dobrze ułożył. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF SC Rock. Ladies and gentlemen. Wojewódzki i Figurski. Figurski. Poranny WF SC Rock. SC Rock. 12 minut do godziny 9. Jeśli chodzi o tę informację, którą teraz przedstawimy, to jestem bardzo zły. Ja w ogóle uważam, że to, że powiedziałeś, która jest godzina, to jest dobra okazja, tak, żeby powiedzieć, że trzeba się spieszyć, bo ja właśnie przeczytałem w przekroju. A trzeba czytać szybko przekrój, bo niedługo go nie będzie. Tak, rzeczywiście bardzo krótko schodzi z przeczytaniem. Za 5 miliardów lat nie będzie Ziemi. A to dlaczego? No bo się skończy, kończy się życie. Podobno kilka tygodni temu naukowcy odkryli tak zwaną Ziemię 2, która jest o kilkaset tylko lat świetlnych od nas oddalona, więc może po prostu trzeba się spieszyć po bilet. Ziemię 2, znam paru polityków, których chętnie bym tam wysłał. Spowołaliby specjalną komisję od razu. Ale tam istnieją warunki do życia, więc nie wiem, czy tego im życzysz. No dobrze, no i? No i wracając do mojego... No i tą Wyszyńską wyrzucili z telewizji. A rzeczywiście widziałem, nawet na wirtualnych jedynką była przez cały weekend. Ja nie w ogóle nie zdążyłem się do
nie przyzwyczaić, prawdę mówiąc. Tak jakby innych mediach w ogóle zwolnień nie było, no ale... No dobrze, jej zastępczyni... No nie wiem właśnie, czy tutaj powoli zmierzamy w stronę Telewizji Polskiej, czy powoli 25 kilo schudła Adel! Niemożliwe! Patrz. A żebyś wiedział, że dla swojego polskiego chłopaka podobno. No i... Przejdźmy do największej wtopy. No właśnie, bo zacząłem wtopy. Dosyć niezadowolonym głosem, ponieważ jeszcze w piątek miałem nadzieję, że będziemy mogli sobie zmieszać z Błotem i tak mało popularnego polskiego aktora. No i Urbańska się rozwodzi. Ale zauważyłeś, że tylko Urbańska się rozwodzi, a Janusz już nie? Janusz się rozwodził nad tym nowym musicalem. Podobno zrobili na Torwarze i nikt nie przyszedł. Naprawdę? No i... A ile biletów się sprzedało? Dwa. Było jakieś małżeństwo Urbańska-Urbański. A ty byłeś na zagranicznym wyjeździe i nie wiesz o tym, że Janusz swego czasu chyba w ubiegłym tygodniu zgubił obrączkę. Co ty mówisz? W occie z jabłek. Ciekawe w kim? Znaczy w czym? W kwasie. No dobrze, przejdźmy do topy. A może tak, naprawdę? Tak. No dobrze, no to jeszcze raz może zacznę po raz trzeci. Bardzo chciałem i myślałem jeszcze w piątek, że uda nam się zmieszać z Błotem aktora pewnego. W weekend okazało się jednak, że wręcz odwrotnie, powinniśmy być go chwalić raczej. Chodzi oczywiście o Bartka Topę, zdolnego polskiego aktora lat 45. Skłamałbym, gdybym powiedział, że na kilometr nie czułem mistyfikacji, bo niestety tego typu akcje przeprowadzane było na świecie, to już lata temu, w Polsce niedawno. Wszyscy pamiętamy akcję, on się chyba nazywał Jacqueline Phoenix, który przez dwa lata udawał staczającego się na dno gwiazdora. Nabrali się wszyscy, a on potem zrobił o tym film. Otóż u nas odkryto, że w ten sposób wirusowy można propagować godne treści. Kamilu, łączę się z tobą. Tylko że te dwa lata, o którym wspominałeś w przypadku amerykańskiego aktora, u nas trwały chyba tydzień. Natomiast i tak w sieci robiło się gorąco, zwłaszcza po wizycie pana Bartłomieja Topy w programie Pytanie na Śniadanie, gdzie był gościem w programie, który dotyczył w pewnej chwili nart. Tak. Zjazdów narciarskich, śniegu, gubałówki i wielu innych z tym związanych sezonem rzeczy. A prowadziła Marzena Rogalska. Jak wiemy, jak zawsze rozmawia Marzena Rogalska, trzy razy musi wspomnieć, że jest najbliższą przyjaciółką Jasi Brodzik. Czy tak było w tym przypadku? Nie, w tym przypadku tak nie było, bo w tym przypadku Marzena Rogalska akurat bardzo trudno odnajdywała się. Ciężko, i nadążała w sensie. Za swoim rozmówcą Topą, który wtedy działał z wyrachowaniem, a jeszcze kilka godzin temu tego nie wiedzieliśmy. Czy posłuchamy rozmowy? Posłuchajmy Marzena Rogalska tylko u nas w Polskim Radiu SK Rock. Jakie ty stroje preferujesz na stopu? Ja... Wziąłeś się pod boki? Jeżdżę na nartach. Tak. Ale... ze stoków jeżdżę. No dobrze. Jeździsz ze stoków dobrze, ale w jakich strojach? Lubisz być po prostu... Kożuch bardzo mnie lubi na kożucha na mleku. Kożucha na mleku nie lubisz? Dobrze. Czyli tak rozumiemy, kożucha na mleku Bartek nie lubi, w kożuchu też jeździć nie lubi, tak. A jeśli czapki, to jakie? Kaski czy czapy po prostu? Taka zielona. I kolor się podoba. Tak, bardzo mi się podoba. Jesteśmy z powrotem, że jest to akcja, chociaż właśnie. Tak jak wspomniałem, na głowę Topy posypały się gromy jeszcze kilka dni temu. Wszyscy myśleli, że przyszedł po prostu pijany. A chodziło tak naprawdę o autyzm i o fundację Synapsis, która postanowiła w ten sposób uświadamiać społeczeństwo. I dlatego właśnie autyzm całe moje życie. 11-14 stycznia była akcja. Bartek Topa udawał alkoholika, naćpanego, aktora, pijanego. Z tym to trzeba uważać, bo Felicjańska udawała alkoholiczkę i takiej zostało. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. W SC Rock. Ladies and gentlemen. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W SC Rock. No, mam informację, która w dużym stopniu zmieni wszystko. Ale to teraz się pojawiła informacja nowa, aktualna? No, jest informacja nowa, aktualna, pochodzi z Gazety Wyborczej. A umówmy się, jeśli coś ma początek w Gazecie Wyborczej, to wiadomo, gdzie będzie miało swój koniec.
Nie będę nawet starał się domyślić. Nie strzelaj, bo możesz tak jak ten pułkownik nie trafić i przybyć do Bydgoszczy. Podobno dzieci w Bydgoszczy bardzo się cieszą, bo Mikołaj przybył. Ale to jest niesamowite, że z dziejów wojskowości polskiej hasło coś ci strzeliło do głowy nabiera zupełnie nowego wymiaru. Jak my mamy gdzieś jakąkolwiek wojnę wygrać, jak my nie potrafimy trafić z metra? Tak, nietrafiony pomysł to także jest dobre określenie. A ktoś kryje ten układ. Słuchaj, słucham. Ty nie masz zielonego pojęcia. Okazało się, że ta czepiająca się wszystkich i każdego Karolina Korwin-Piotrowska, podobno nazywana ciocią samozło. Tak, ona miała inne nazwisko w szkole. Ona Piotrowska zmieniła. Piotrowska Korwin? Nie, nie zgadniesz. No nie wiem, a czy będzie... Uwaga. No. Nazywało się przepraszam, jeszcze raz. Nazywała się ona Zomer. Czy tobie coś to nie mówi? Ale czy to jest polskie nazwisko? Czy to jest Zomer. Czy to ci nie wyja... Czy... Poczekaj, jeszcze raz powiem. Ścisz trochę. Uwaga, jak to było? Cichotrom. Chochlew. Proszę państwa, informacja z ostatniej chwili za Gazetą Wyborczą. Karolina Korwin-Piotrowska, czepiająca się wszystkich i każdego, nazywała się Zomer. Czy wam to coś nie mówi? Jeżeli takie informacje podawała Gazeta Wyborcza, to naprawdę niewiele dzieje się wokół. A czy ona, jeśli chodzi o artykuł z Gazety Wyborczej, nie było tam napisane, że jako Zomer kiedyś przedstawiała prognozę pogody w telewizji polskiej? Była taka Zomer. Pamiętasz? Nazywała się Chmurka. Nie pamiętam, czy to właśnie nie ona była kiedyś oskarżana o to, że na mapie Polski wskazuje strategiczne obiekty wywiadowi amerykańskiemu. Z cyklu Homofobia Polska przedstawiamy odcinek pierwszy i nie ostatni. No bo to się dobrze wpisało, jeśli chodzi o wprowadzenie. Proszę bardzo, Kamilu, łączę się z tobą. O Robercie Biedroniu chcielibyśmy teraz poopowiadać, bo same przykrości spotykają go, odkąd zyskał immunitet poselski i nawet z immunitetem nie ma lekkiego życia. Jego pierwsze dni przywiejskie, jeśli tylko pamiętacie, nie były usłane różami, bo już na starcie spotykał się z niezrozumieniem i kpinami. Czas mija, kadencja mija, a żarty nie ustają. Kilka dni temu poseł Biedroń podniósł w Sejmie podobno sprawę zwierząt. W trakcie przemówienia o humanitarnym ich traktowaniu z sali poleciał w jego kierunku dość niesmaczny żarcik. Uwaga, był to żarcik posła Suskiego. Posła Suskiego, nie trzeba nadmieniać, że sprawa i sprawiedliwości. Poseł zaczął głośno zastanawiać się, czy inicjatywa Roberta Biedronia to nie jest, aby krok w kierunku legalizacji partnerskich związków ludzi ze zwierzętami. No śmiech naprawdę rozsadza mi wszystko. Można powiedzieć, że homofobiczny dżihad trzyma się dobrze. Oto u nas skrót tej informacji. Humanitarne traktowanie to traktowanie w kontekście ludzkim. To traktowanie zwierzęcia nie jako rzeczy, ale jako istoty. Że powinniśmy traktować się po prostu po partnersku w tych relacjach. No, ten żart to myślę, że jest bardzo nie na miejscu, pana posła. Wszyscy mamy poczucie humoru i z wielu rzeczy można żartować. Pański kolega mówił, że zwierzęta trzeba traktować po partnersku. Ja tylko powiedziałem, byle nie związki partnerskie, no miałem na myśli zoofilię, no ale czy nie można sobie żartować nawet z tego typu rzeczy? Panie marszałku, bardzo proszę o reakcję. Porównywanie związków partnerskich, z którym jestem kojarzony, do związku z zoofilii jest skandaliczne i ja bardzo proszę o reakcję pana marszałka i to na pewno jest powód, żeby skierować wniosek do Komisji Etyki. Panie pośle, to jest rzecz skandaliczna. Ja sądzę, że pan po prostu nie rozumie żartu. Czyli znowu wina Biedronia. Nie zrozumiał żartu z prawej strony. Ja się cieszę, że Prawo i Sprawiedliwość ma poczucie humoru coraz większe, mimo że jest ich coraz mniej. Chociaż pamiętam, że kiedy wykonaliśmy utwór Po trupach do celu, to oni nie uznali tego za żart. No tym razem też był to śmiertelny dowcip. W rolę trupa nie wcielił się prezydent, tylko umierający zdrowy rozsądek. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. W Esce Rock. W Esce Rock. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock. Przed główną wiadomością, wiadomość przedgłówna. Jak zwykle dziś. Ojej, zobacz, co widziałeś, co ona robiła. To jest Limp Bizkit. Widziałem, czego ona nie robiła, a mogłaby zrobić. Teledyski w tym Limp Bizkit zaczynają zbliżać się niebezpiecznie do teledysków polskich artystów disco polo. Pytanie, czy to jest powód do dumy i dla kogo? Słuchaj, wiadomość przed wiadomością. Tak, tak.
Ilona Felicjańska, dzisiaj już przywołano do tablicy, wydała kalendarz. Słuchaj, jest 12 zdjęć. To zaskakujące. Ona jest trzeźwa. Na każdym jest Ilona? Tak, na każdym jest Ilona. Słuchaj, szok. A co, przepraszam, z tym nieodłącznym od kilku lat atrybutem, o którym się mówiło w jej przypadku? Kalendarz ewidentnie daje do zrozumienia, że każda data jest dobra, żeby golnąć. Ja o godzinie nie będę mówił. Mam nadzieję, że będziemy w posiadaniu takiego i tutaj zawiśnie, bo powodów rzeczywiście byłoby sporo, zwłaszcza, że niektórzy potrafią upijać się na smutno, a osoba, o której chcielibyśmy teraz poopowiadać, rzeczywiście ma powody. A czasami musi po prostu golnąć tylko po to, żeby popić leki. Proszę bardzo. Bo ja nie wiem, o co chodzi, bo mnie nie było, bo ja byłem między Żydy. A czy ty przed wyjazdem zagranicznym wykupiłeś wszystkie swoje recepty tak, jak powinieneś to zrobić na zapas? Recepty kupuję u ludzi, którzy zupełnie ich nie wystawiają. Naprawdę? I nie przestawiają tej pieczątki do refundacji NFZ? Niektórzy sprzedawcy leków nie mają białych kitli. A chcemy mówić o tej, która nam sprawiła to zamieszanie, choć się do tego nie przyznaje, bo tak naprawdę lista refundacyjna, jeśli chodzi o nasze polskie piękne lekarstwa, to do tej pory, a mija już trzeci tydzień nowego roku, najważniejszy temat. Obok oczywiście Smoleńsk. I obok oczywiście Przybył. I Konkordia. Byli tam nasi. 12, ale wszyscy uratowani. Najlepiej uratował się, jak już mówiliśmy, sam kapitan. Prawdopodobnie też ma jakieś polskie korzenie. No to ja nie wiem, czy my będziemy jednego tych leków. Nie, proszę, tak. Kopacz. O lekach chcemy mówić. Dobrze, za reformy, którą wprowadził Bartosz Arłukowicz, odpowiedzialna jest, i to nie jest tajemnicą, jego poprzedniczka na fotelu ministra zdrowia, czyli Ewa Kopacz, obecnie marszałkini Sejmu. No i miała ostatnio z tej okazji sporo problemów podczas konferencji prasowej, bo posypał się nad nią grad pytań o projekt ustawy, którą przygotowywała lata temu, a jeśli miesiące, to na pewno. No i grad był tak rzęsisty, że nawet jej asystentka, choć bardzo próbowała, nie była w stanie odciągnąć uwagi dziennikarzy. Za chwilę u nas relacja dźwiękowa, która ewidentnie wskazuje, że niektórym leki potrzebne są od zaraz. Posłuchajcie. Rozumiem, że pani nie chce teraz komentować poczynań swojego następcy, ale dla pacjentów jest to niezwykle ważne. Czy po prostu pani popełniła błąd, czy Bartosz Arłukowicz popełnia błąd? Ja wrócę jeszcze raz do tego, co zapowiedziałam, że będzie jedyną odpowiedzią na pytania, które państwa nurtują. Ja wtedy, kiedy byłam w Ministerstwie Zdrowia, podejmowałam trudne decyzje. Taka jest kolej rzeczy. Ale czy przyzna pani, że nowelizacja jest przyznaniem się do błędu? Pani redaktor, to wszystko, co pani marszałek ma do powiedzenia w kwestii służby zdrowia. Pani redaktorze, Radio RMF, pani marszałek, czemu ustawa została uchwalona 12 maja? Dlaczego do 5 listopada nie było żadnych rozmów na temat listy leków refundowanych i dopiero 5 listopada te rozmowy ruszyły? Dlaczego pół roku pani resort, pani przewodnictwem zmarnował? 18 października. To było wszystko, co pani marszałek miała do powiedzenia na temat służby zdrowia. Jeżeli są pytania dotyczące innych dziedzin, to bardzo proszę. Czy są inne pytania? Czy są inne pytania? Czy odpowie pani na moje pytanie? Czy są inne pytania? Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Jak państwo pamiętacie, jak byłam ministrem zdrowia, spotykałam się z państwem i odpowiadałam na wszystkie bardzo trudne pytania. I nie tylko na konferencjach prasowych. Jeśli trzeba było, spotykaliśmy się poza konferencjami. Dzisiaj ministrem zdrowia jest Bartosz Arłukowicz. No i tak, no, hieny dziennikarskie nie dają żyć Ewie Kopacz dokładnie tak samo, jak Ewa Kopacz nie daje żyć swoją nową ustawą. Hienom i nie tylko. Chciałem powiedzieć, że najprostszym synonimem słowa refundacja jest słowo zwrot i mnie już bardzo blisko podeszło. Wojewódzki Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Oh God. Poranny WF. W SC Rock. Jakiś czas temu przeczytałem biografię, no niestety wydaną w doskonałym momencie, bo w momencie zejścia, przepraszam, bo brzmi to fatalnie, ale rynkowo jest to najlepszy moment. Mówisz o pani Violetcie. Tak. Tak, rzeczywiście, to był bardzo dobry timing. Znaczy, myślę, że ona po prostu bardzo intensywnie włączyła się w promocję. Ostatecznie. Owszem. I jeśli zadamy sobie pytanie, czy miała, czy może nie miała statusu gwiazdy w Polsce, czy była rzeczywiście w pół drogi między diwą a dziwadłem, to boję się, a teraz będę starał się być trzeźwo, że rzetelnie uczciwy, czy w połowie takiej drogi dzisiaj nie jest Dorota Rabczewska?
Mówisz szczerze. Tak, mówię szczerze, z pewną odrobiną życzliwości, bo myślę, że w kategoriach artystycznych artystka przestała się liczyć. Zostały jej tylko inne względy i nie okoliczności. Martwi mnie to, że można piosenkarkę coraz częściej zobaczyć, a to na otwarciu salonu RTV, a to na otwarciu klubu, a to na otwarciu jeszcze innych rzeczy, a coraz rzadziej na scenie. A tu przecież chodziło o dzieci. O dzieci. No więc właśnie. I o promocję czytelnictwa. Absurdalne jest to, że... że ktoś, kto nie ma żadnego związku, promuje to, z czym żadnego związku nie ma, przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Znaczy, bo Dorota Rabczewska zaczęła promować czytelnictwo, miejmy nadzieję, że ona promuje czytanie ze zrozumieniem, ale w szczegóły wprowadzi was Kamil. Łączę się z tobą. Tak. Proszę. Bo Doda pojawiła się niedawno w jednej ze świnoujskich bibliotek. Za zadanie miała przede wszystkim poczytać dzieciom. Była gościem specjalnym takiego spotkania, nie wiem, wieczorku czytelniczego, literackiego, więc poczytać dzieciom to po pierwsze, podyskutować o literaturze być może po drugie. Ona mówi tak, jeżeli chodzi o Helbeka, jeżeli chodzi o obraz i terytorium, pogubiłam. Tożsamość wyspy, mam wątpliwości. Ja mam wątpliwości co do intencji, bo tak naprawdę cząstki elementarne pogubiły gdzieś jego tożsamość. A były bajki, a propos tego, o czym próbuje powiedzieć pan Jakub, były bajki, były wierszyki w trakcie spotkania było z dziećmi. Było wspólne śpiewanie, na koniec Dorota się obnażyła, a dzieci biły brawo. Posłuchajmy. Jak to? Ja nic nie robię. A kto się zjadł tarczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O! Proszę. Na tarczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a trano nie piłem? A uszu dzisiaj nie myłem? A nie urwałem guzika? A nie pokazałem języka? Proszę się pokazuje język. A matka zazdrość w ludziach podźgnie. On chce, byś zawrócił z drogi swej. Nie daj się, ludzie mi swoje myślą. Nie daj się, zjadłem do piekła myślą. Nie daj się, warto być zawsze tym osobą. Może zbliżę mam pan ten pogłos, Mireczko, tam chyba się poniosło trochę jak w kościele. Z całego tego występu chyba najlepiej Dorocie wychodził wiersz Samochwała, wielokrotnie go powtarzała. Oj, przepraszam cię. Nie mam mnie w radio. Jesteś obecny, ja siebie. Ja jeżeli chodzi o czytanie wspólne z Dorotą, jestem bardzo za. Najchętniej poczytałbym z ruchu warg. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Górski. Oh God. Poranny WF. W Esce Rock. W Esce Rock. Wojewódzki i Górski. Wojewódzki i Górski. Check it out. Poranny WF. Esce Rock. Jakby zupełnie nie miało znaczenia, czy wstanę, czy nie wstanę. Czy zrobię coś, czy nie zrobię. Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. I tak każdy z pięciu poranków od wielu, wielu lat prawdziwego, przeciętnego Polaka. Zawsze marzyłem, żeby rzeczywistość, nasza codzienna, smutna rzeczywistość, żeby słowa o ja, o głup, no, żeby one trafiły usta tenorów. Znaczy one trafiają w usta tenorów, prawdopodobnie w inne części też. Ale w rozmowach prywatnych z tego co wiem o tenorach, ale wreszcie, dzień świra wszedł na deski, nie będą to deski ringu, tylko deski opery. O szczegółach powie Kamil. Kamilu, słyszysz mnie? Halo, halo, jestem, słyszę cię doskonale. Będę opowiadał o tym, jak to jest, gdy kultura naprawdę niezwykle wysoka, bo do takiej należy zaliczyć film Dzień Świra Marka Koterskiego, wchodzi na jeszcze wyższy poziom i zostaje podana naprawdę bardzo specyficznemu i wąskiemu gronu odbiorców, jakim są ci, którzy do opery przychodzą się nie ponudzić. No ja ostatnio chodzę do opery, żeby spotkać Edytę Herbuś. A ja, jeśli chodzi o kontakt z operą, to mam jedyny taki, że w komputerze przeglądarka moja tak się nazywa. I na Maseraka chodzę czasami, bo on też występuje w operze? W operze, tak, w trzecim rzędzie, w takich rajstopach. Dzieci, może z baletem pomyliłeś? No on jest w balecie. Dzień Świra bowiem, mili państwo, na deskach opery i to Teatru Wielkiego w Poznaniu ma się pojawić. Premiera pod koniec tego miesiąca, czyli za niespełna dwa tygodnie. Film Marka Koterskiego właśnie takiego przeniesienia i takiej adaptacji się doczekał. Gorzka komedia w nowej odsłonie, tak jak już wspomniałem, będzie miała premierę pod koniec stycznia. Ma być po pierwsze śmiesznie, po drugie ostro, po trzecie wulgarnie, bezkompromisowo, no i w zgodzie z oryginałem, co jest chyba najważniejsze w przypadku tego dzieła. Byliśmy na castingu, Kamil był na castingu ze swoim magicznym
kasetowo-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 k
jestem świrem mamin synkiem. Jest świr wkurzony, ja natrętne, depresyjne, refleksyjno-romantyczne. Jest ja bardzo nowoczesne i w ogóle do przodu i ja drażliwe. Znam rolę Marka Kondrata, bardzo mi się to podoba. Będę się starał przez siebie to, że tak powiem, przefiltrować postać. Jeszcze koncepcji reżyserskiej żadnej nie znamy, bo jesteśmy dopiero po pierwszym spotkaniu, takim bardzo ogólnym, jak było. No, śmiesznie, wesoło. To oczywiście dźwięk archiwalny, bo koncepcja jest już znana. Adasiów Miałczyńskich, jeśli dobrze pamiętam, wybrano 7. Każdy będzie odpowiadał za coś zupełnie innego. O Jezu, dlaczego ja to robię? Dlaczego ty mnie wyłączasz? Dlaczego ty mnie wyłączasz? Pojęcia, no. Ale to jest chyba ciche przejęcie tej audycji powoli, jak zauważyłeś. Obrazek z castingu, część drugi. On zaprezentuje. Będzie niespodzianka. Na początku zaśpiewam pieśń tradycyjną. Nie po polsku, w języku słowiańskim. Wysokie dźwięki mi słabo wyszły. Poza tym wydaje mi się, że było nieźle, skoro nie kazali mi zejść po pierwszym utworze, ani w trakcie. A czy coś mniej ludowego, a bardziej klasycznego? Ciekaw jestem, jak zagrają, wykonają moją ulubioną frazę. Prozak na chęć życia, Gerjawit na niestarzenie się, nie, na się niestarzenie, Memotropi na lepsze funkcjonowanie metabolizmu mózgu, a Etopirynę profilaktycznie. Czy chcesz posłuchać, bo na jednej z ostatnich prób byli także dziennikarze TVN24. To be cool or not to be. Lala. Będziesz miał Chopina. Na pewno ją szarpnąłem? Na pewno ją szarpnąłem. Smutno od samego słuchania się robi, patrzeć chętnie. Czy pojedziesz? Dzień Świra w Operze to jest w Poznaniu? Tak. No z tego co słyszałem, Mariusz Czerliński jak się związał z Edytą Herbuś, to Dzień Świra ma co wieczór. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Check it out. Poranny WF. SSS Rock. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10 w SC Rock. Zanim przejdziemy do informacji właściwej. Zanim przejdziemy do informacji przedwłaściwą twoją, to jeszcze mam przedwłaściwą informację swoją. Swoją, oczywiście, proszę bardzo. Bo jestem tu gościem. Pozytywna jest informacja, że już 200 tysięcy Polaków zobaczyło film W ciemności. Bo zwykle ludzie idą do kina, żeby zobaczyć film, na którym coś widać. Tak, a tutaj rzeczywiście może być z tym problem. Tak, ale film polecamy. Dlatego, może że... nie Akademii i nie tym, którzy będą decydować o Oscarach, ale tym, którzy europejskich moi nagrodach bardziej. Starsi koledzy, chociaż jest już niewielu, znaczy może starsi i ci, co się zdają na filmie, bo tych starszych jest niewielu, mówili mi, że oni już widzą ten uśmiech pogodny, radosny na twarzy tych wszystkich akademików, którzy obejrzą ten film do końca, żeby przyznać mu statuetkę. Ale ja rozumiem, że chodzi o radość podczas wychodzenia w trakcie seansu. Nie, ja myślę, że oni po prostu na ten seans nie trafią. Bo jest tak ciemno. Ciemno. Trochę wpuszczono nas w kanał. I trochę a propos tego, co dzieje się pod ziemią, przechodzimy do informacji o Śląsku i tak, o wizycie Janusza Palikota. No to przyznać trzeba, ja jestem naprawdę pełen uznania, że Janusz Palikot wydaje mi się być jedynym politykiem, który pomimo tego, że nie trwa kampania wyborcza, o głosy walczy. Mhm. I to walczy zaciekle i ostatnio walczył właśnie na Śląsku w towarzystwie kopalnianych związkowców, górniczych związkowców. Była naprawdę bardzo ostra i bardzo duża impreza. Nawet na swoim Twitterze Janusz Palikot pochwalił się takim oto wpisem: byłem, jadłem, piłem. Górnicy są wspaniali, najbardziej mnie wzruszył Gwarek, który wyznał, że zawsze na PiS głosował, a teraz na Ruch będzie heja. Chociaż właściwie w trzech pierwszych słowach kryje się kwintesencja polskiego życia parlamentarnego. Byłem, jadłem i piłem. BJP. To posłuchajmy w takim razie, jak brzmi hymn związkowców, który w ustach Janusza Palikota między innymi brzmiał naprawdę bardzo dobrze. Pokojowo. Mamy Janusza live? Proszę bardzo. Proszę. Mam nadzieję, że będziecie mieli miłe wspomnienia. My was serdecznie pozdrawiamy. Życzymy szerokiej i szczęśliwej drogi do domu. Kaćma do hymnu związkowego. Jademy. Wysokowcy, szczyt na 80, a jest nas niemało. Wysokowcy,
sierpnia 80, a jest to niemało. To na drodze stanie, tym pierdol dostanie, aż będzie czyszczało. I tak to się snuje przez najbliższych 60 sekund. Uczestniczył w tym, chyba nieświadomy tak naprawdę tego, co są w stanie zrobić górnicy, gdy przyjeżdżają po swoje do stolicy, Janusz Palikot. Jeżeli ktoś dobrze słyszał, to wreszcie usłyszał, że politycy też potrafią mówić ludzkim głosem. Znaczy przynajmniej tam jedna fraza była bardzo taka parlamentarna. To zauważyłeś paradoks, że język parlamentarny to jest właśnie dzisiaj ten język nieparlamentarny. Zauważyłem, celna uwaga, kubuchu. Wiesz, między Żydami odpoczywałem, to i trochę umysłu przybyło. Zawsze jakby ktoś pytał, a pan jest Żydem? Ja mówiłem, nie, ja tylko tak inteligentnie wyglądam. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. SSRok. To dzisiaj już wszystko. Jeśli chodzi o poranny WF, a że poniedziałek pierwszym dniem tygodnia jest, to przynajmniej jeszcze na 3 odsłony tegoż właśnie zapraszamy. Dobrze mówię? Dobrze prawię? Pamiętajcie, wiadomość dnia. Korwin-Piotrowska naprawdę nazywa się Zomer. Czy wam coś to nie mówi?